Dobra, szósty odcinek. Kurde, mało wyświetleń, chyba nie będzie dymów. Ale oby były. Spartiatics! Oglądany w ponad 50 krajach świata. Wzbudzający skrajne emocje. Zmieniający ludzkie życie. Moment prawdy. I już w Polsce. 20 dymy? Nie, 20 to nie mogę. Boże, moc. Dawaj, dawaj. Serio do intro wzięli tą babę z poprzedniego odcinka? Co ona nic nie robiła? Witam w programie, w którym szczerość naprawdę się opłaca. Nasi uczestnicy znają odpowiedzi na wszystkie postawione im pytania, ponieważ dotyczą one ich życia. Aby nie było cienia wątpliwości, każda odpowiedź została sprawdzona wykrywaczem kłamstw. Wystarczy mieć tylko odwagę wyznać prawdę, a można wygrać główną nagrodę. Ćwierć miliona złotych. Nie dogadamy się tak. Zobaczmy, kto dziś przeżyje z nami swój moment prawdy. Nie dzisiaj. Elżbieta Janiak ma 52 lata. Mieszka w Wejherowie. Pracuje jako kasjerka w banku. W wolnych chwilach najbardziej lubi malować na szkle i układać bukiety kwiatów. Ma jednego syna. Od 25 lat jest rozwódką. Elżbieta została poddana badaniu na wykrywaczu kłamstw. Odpowiedziała na ponad 100 pytań, z których do programu wybraliśmy 21. Przed nami Elżbieta Janiak. Ile ma lat? Pewnie 17? Duża trema? Duże zdumienie. Wygląda na taką cała brudy, no. Trochę. Dla pocieszenia powiem, że ja też jestem trochę stremowy. Ale to, pruchy, czyli nie no. Jestem osamotniona. Może razem damy sobie radę. Powiedz mi, skąd pomysł, co żeby zgłosić się do tego programu? Ty, Heizer, jest starszy od ty? Chyba tak. Czuję to tak całkiem przy okazji. Wygląda młodziej. Po prostu oglądałam reklamę. A ponieważ zawsze twierdzę, że życie mam tylko jedno, jeżeli się nadarzy okazja, żeby z czegoś skorzystać, po prostu zadzwoniłam. W tym programie można wygrać, można przegrać, można wygrać pieniądze, można przegrać parę innych ważniejszych spraw. Nie boisz się tego? Trochę się boję. Pieniądze są ważne w twoim życiu? Felix. No, są ważne. Znasz zasady tego programu? Tak. Nie boisz się konsekwencji? Nie. Główna nagroda to 250 tysięcy złotych, co... Dziękuję bardzo raz jelo, za 22 miesiące. Dzięki, zadymiarzu. Trzeba zrobić, żeby zdobyć te pieniądze, odpowiedzieć szczerze na 21 pytań. Program jest podzielony na 6 etapów. W pierwszym etapie odpowiadasz na 6 pytań, jeśli odpowiesz szczerze, wygrywasz 5 tysięcy złotych, gwarantowane. Drugi etap, jedno pytanie mniej. 5 pytań, ale większa kwota. Pytania będą coraz trudniejsze. Kolejny etap to 4 pytania, ale kwota do wygrania 30 tysięcy. Za każdym razem wzrasta kwota, zmniejsza się liczba pytań. Aż w końcu będzie jedno pytanie, bardzo trudne, dwóch dni, to za 250 tysięcy złotych. Wszystko jasne? Rozumiem, jasne. Nie striowałem miesiąc. W studiu, oprócz publiczności i nas, jest twoja rodzina, twoi bliscy, którzy, mam nadzieję, będą cię wygrywać wspierać. Wygrywać plan był przed programem. Przedstawmy się. Paweł Janiak, syn. O kurde, syn jest... Ilu ma lat? Ewa Jałkiewicz, przyjaciółka. Jak długo się znacie? Około 10 lat. Około 10 lat. A bliżej 2 lata. I co? Trzeci nasz gość. Bożena Białek, kuzynka. Kurde, pamiętacie odcinek z kuzynką? Wiecie, szkoda, że ty podpadł na pierwszym pytaniu wtedy. Takie brudy by były. Możecie się dowiedzieć wielu rzeczy, których nie wiedzieliście. Czasami będą to rzeczy przykre. Czy gotowi jesteście wspierać Elżbietę w każdej ile sytuacji? Ile się znacie? Około 10. Pokażę, a, 2. Tak, to piękna odpowiedź. Ale gdyby zdarzyło się tak, że nie chcecie usłyszeć odpowiedzi... Około 10. Na ile któryś dokładnie? Z pytań, 2. Macie przed sobą przycisk. Nie jeśli mogę. Zdecydujecie, nie chcę wiedzieć, nie chcę znać odpowiedzi... Pomyliło się jej. Przyciskać. Wtedy nie ma tego pytania, zamieniam... to pytanie na inne i wcale nie gwarantuję, że to następne będzie łatwiejsze.
Dobra. Taką szansę macie tylko raz. Tylko raz możecie użyć tego przycisku. Czy zasady programu są jasne? 10? Wszyscy są gotowi. A zatem zaczynamy pierwszy etap. Przypomnę, 6 pytań. To jak się zdało 10? Po tym etapie, na siema? Jeśli odpowiesz szczerze, będziesz miała 5000 złotych. To będzie twoja pierwsza wygrana. Powiedz mi, na co dzień zajmujesz się liczeniem pieniędzy, tak to można nazwać? Tak. Pracujesz w banku. Sorry, Adamczyk. Tak. Opowiedz trochę o swojej pracy. Pracuję w banku jako kasjer. Mam dosyć duży kontakt z ludźmi. Zajmuję się wypłatami, przyjmowaniem przelewów, przyjmowaniem wpłat od klientów. Bardzo często klienci przychodzą, a to już przeważnie starsi, ciekawe, czy po to, będzie żeby po prostu porozmawiać. To jest kasy. Lubisz swoją pracę? Mną, tak. Ono? To samo myślimy, Draco. Czy sądzisz, że twoja obecna praca jest poniżej twoich możliwości? Czy kiedy... Sam kiry, po co te przerwy dajecie, pieprzone? ...ich możliwości? Nie. Ta odpowiedź to... Ty, już odpadł. Prawda. Trzy osoby będą? Pierwszy krok w kierunku 250 tysięcy złotych. Serce zadrgało. Jako kasjerka zajmujesz się liczeniem pieniędzy. Próbowałaś kiedyś oszacować, ile tygodniowo pieniędzy przechodzi przez twoje ręce? Próbowałam, ale nie mogę powiedzieć. Miliony? Setki tysięcy? Raczej to drugie. Czy jeśli wygrasz ćwierć miliona złotych, 250 tysięcy, to będzie dla ciebie duża suma? Bardzo duża. Na co przeznaczyłabyś te pieniądze? Na pewno na zabezpieczenie swojej przyszłości, a częściowo na przyjemności. Czy pieniądze są ważne? Na farmę ramę. Tak. Ja pierdzielę, to jest ta babcia z uwagi. Czy kiedykolwiek myślałaś, żeby obrabować bank, w którym pracujesz? Nie. Co to jest za pytanie? Co to jest w dupę? Dziki Zachód? Co to w dupę jest za pytanie? Ja pierdzielę, popijewszyło ich? Prawda. Porypało ich z tymi pytaniami? No myślę, że po tym pytaniu, po tej odpowiedzi, może dostaniesz jakąś premię? Pomyśleć co można? Ale to jest trzymać łatwo. Działaj szczerze? Byłoby to wskazane. A powiedz, czy zdarzyła się taka okazja, że mogłaś, ale nie chciałaś? O! Mogłaś w sposób niezauważalny przywłaszczyć sobie jakąś kwotę. Nikt by o tym nie wiedział. Czy tak, zdarzyła się taka okazja. Możesz o tym opowiedzieć? No to co? Nie dość, że przegra w programie i nic nie zarobi, to jeszcze i z roboty wywalą. Rozbita rodzina. Praca skończona. Nice. Nie zdradzę żadnej tajemnicy bankowej. Jesteśmy tylko ludzi. Wynikło to z... I natłoku obowiązków na pewno. Dostałam za duży transport, jak gdyby, pieniążków, który nie był ujęty w żadnej ewidencji. Ja mówię, to jest po prostu pomyłka. Ktoś popełnił błąd. Ktoś popełnił błąd. No, nie mam do wyboru, bo rozpakowując po prostu pieniądze, stwierdziłam, że jest za dużo i ode mnie tylko zależało, czy ja to zgłoszę, czy po prostu wezmę tą nadwyżkę pieniążków dla siebie. Ile tego było? 10 tysięcy dolarów. I te pieniądze mogły być twoje? Ty, inne czasy to były. Jak byś się czuła, jakbyś wzięła te pieniądze? Jak złodziejka. 10 kodolku? Nie. Wzięła czy nie? Dobra, wzięła czy nie? Ja myślę, że... Nie no, kurde. Nie no, jak wzięła? Nie no, ona by to na pracę straciła. Przecież ona musi sobie zdawać sprawę, że to będzie to pytanie. To by nie przyszedł do programu. A powiedz mi, czy lubisz gry różnego rodzaju? Tak. 5K wzięła? Gry hazardowe? Bardzo. Poker, ruletka? Poker, ruletka może nie, ale poker... Bardzo lubię grać w karty w ogóle. Okay. Pytanie trzecie. Czy zdarzyło ci się grać w rozbieranego pokera?
Co? Przecież... Skąd? Tak. Skąd to pytanie? Ta odpowiedź to... prawda. 80 lat do tyłu. Chłopie! No, no. Jak 80? Wygrałeś czy przegrałeś? No to chyba nie jest już takie pytanie, na które muszę odpowiedzieć. Nie, w razie czego możecie użyć przycisk. Rozumiem, że to historia. Czy niedawno się zdarzyło? Nie, to historia. Zabawa? Nie no, tak? Ale zabawa, czemu? Po prostu zabawa. Tobie przyszła do głowy? Czemu ją tak obraża? Wspólnie właściwie, można powiedzieć. Mhm. Przychodzą ci czasami nie? takie szalone pomysły do głowy? Jest takie powiedzenie. Głowa siwieje. Dobrze, nie kończ. Nie będę kończyła. Co to za pytanie, za powiedzenie? Ktoś zna? Ktoś zna coś powiedzenia? Ja tego nie znam. Dobrze, a czy na co dzień masz... Głowa siwieje, dupa szaleje? Co wy pieprzycie? Co? Kogoś, kto stopowałby cię w takich trudniejszych Naprawdę? Sytuacjach, kiedy za bardzo się rozpędzisz. Głowa siwieje, z psiochy śledziem wieje? Nie, czekaj. Mieszkasz. Coś tu nie Tylko gra. Pytanie czwarte. Czy zdarzyło ci się kiedykolwiek pić alkohol ze swoim kotem Tutusiem? Tak. Śmiejcie się, synu, że matka jest alkoholiczką i pije z kotem. Śmiej się dalej. Ta odpowiedź to... Ale dymy. Prawda. Nie wiem, co na to Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Jak to było? Jak na to wpadłaś? No było to bardzo delikatne podejście do kota. A co, kieliszeczkiem? Nie, dostał po prostu do swojej miseczki. Co? Wypił? Piwo. Spróbował. Alkoholu mocniejszego nie chciał. Miał ale... kaca? Nie zauważyłam. Co? Powiedz mi, z czyim zdaniem liczysz się najbardziej? Kto jest najważniejszą osobą w twoim życiu? Ja sama. Pytanie piąte. Czy twój syn zawsze będzie najważniejszym mężczyzną w twoim życiu? Nie. Mężczyzną? Tak. A Pan Jezus? Halo. Ta odpowiedź to... To są inne czasy, przypominam. Gdzie? Prawda. Paweł, trochę się niepokoiłeś odpowiedzią mamy na to pytanie? Absolutnie nie. Byłeś pewny, że tak będzie? A kto? Wiesz, że jesteś najważniejszym mężczyzną tak, i zawsze tak będzie? Tak. Teraz będzie ostatnie pytanie. A papież? Pytanie szóste. Ty! Czy gdybyś dowiedziała się o romansie swojego syna, powiedziałabyś o tym synowi? Nie powiedziałaby. Nie. Się ta odpowiedź to... Kurde, nie wyda się dzisiaj. Prawda. No tak, Paweł się śmieje. Ale ta synowa chyba niekoniecznie ma, czy miałaby zadowoloną minę. Paweł ma żonę? Tak. Jak myślisz, jak ona się teraz poczuła? A... To Mam już to jest jej indywidualne odczucie. Mam to w dupie. Nie powiedziałabyś, bo wolałabyś jej nie ranić, czy ważniejsze by było to, żeby chronić syna? Nie, zdecydowanie po to, żeby jej nie ranić. W sumie Lala. Te dodatkowe twoje wyjaśnienia odpowiedzi nie mają większego znaczenia. Na razie odpowiedziałeś szczerze na 6 pytań. Zakończyliśmy etap, wygrałaś 5000 zł.
Teraz chciałbym, żebyś podjęła decyzję. Masz 5000 zł. Kolejny etap to 5 pytań, ale te pytania będą trudniejsze. Zastanów się, czy chcesz zagrać o 15000 zł. Odpowiedzieć na 5 być może trudnych pytań. Może dawaj, bardzo to. Dawaj. Dymy. Powiedziało się A. Trzeba powiedzieć B. Tak chcę. A zatem gramy o 15000 zł. W studiu jest twoja przyjaciółka. Znacie się około 10 lat, tak? Tak. A bliżej 2 lata. Co się ale wydarzyło, że znacie się ona, bliżej? Ale dziwnie wygląda ona, nie? Ta zamieszkałyśmy po prostu w tej samej miejscowości. I nagle żeśmy stwierdziły, no, że jesteśmy sobie bardzo bliskie. Kontaktujecie się na co dzień? Bardzo często się kontaktujemy. Na co dzień na pewno telefonicznie, przez internet. Bardzo często w pracy widzimy. To inne lata. A ona jest czy przez internet? Czy pozwoliłabyś zamieszkać u siebie najlepszej przyjaciółce, gdybyś wiedziała, że nie ma dokąd pójść? Nie. I koniec przyjaźni. Tak. Nie, oni... Odpowiedź to... Coś w śmierdzi, oni chyba zmontowali, żeby to tak wyglądało. Co, odpadnie? Prawda. Nie, to jest jakiś fej. W kierunku głównej wygranej przyjaciółka się uśmiecha. Tak. To chyba fajnie dowiedzieć się czegoś takiego, prawda? Bardzo miło. Tylko nie wiem, co na to tutuś. Bardzo ją lubi. Bardzo mnie lubi. Na nie, pewno by się cieszył. Nie byłoby żadnych problemów. Nie. Jakie są twoje relacje z synową? Z dystansem, można powiedzieć. O kurde. Nie, jak nie ona lubi. Zwraca się do ciebie, jak ty do niej? Znaczy zwraca się do mnie mamo, ja do niej po prostu mówię no po imieniu, córciu. Mhm. Pytanie ósme. Czy odczuwasz zazdrość, kiedy twój syn okazuje miłość swojej żonie? Co? Co by matce miał tak okazywać? Nie. Co za debilne w dupę pytanie. Kto ty pisze pytania? Ta odpowiedź to... W dupę jest wyrodnialec chyba. Kłamstwo. Ja pierdzielę, niezła zadyma, tej. Nieźle na chacie mają, ty. Elżbieto, bardzo mi przykro. Nie również. Widziałem, że miałaś bardzo poważną minę przy odpowiedzi na to pytanie. Niestety twoje przeczucia sprawdziły się. Nie otrzymasz pieniędzy. Zakończyliśmy. Mówi się trudno. Dziękuję, dziękuję bardzo. Ona bardzo. Powinna powiedzieć tak, 10 kadolków mam jeszcze. W ogródku, dupę. Widocznie podświadomie po prostu tkwi we mnie ta zazdrość. Dobra, którzy siedzą na naszym krześle prawdy, na pewno się dłuży. Lecz na pewno nie jest to czas stracony. O co w tym chodzi? Pokażcie mi, w jakim innym miejscu w Polsce można zarobić 250 000 zł w tak krótkim czasie. A na dodatek, mówiąc tylko prawdę. Arkadiusz Jankiewicz ma 36 kurde, lat. Mieszka w Gnieźnie z żoną Agnieszką, synem Marcinem i swoją mamą Urszulą. Pracuje w fabryce opon. Jego hobby to piłka nożna i pływanie. Arkadiusza poddaliśmy badaniu z użyciem wykrywacza kłamstw. Zadaliśmy mu ponad 100 pytań dotyczących jego życia. A zapis reakcji jego organizmu zarejestrowanych podczas 30? Testu pozwolił nam stwierdzić, kiedy mówił prawdę, a kiedy kłamał. Podczas programu ponownie usłyszy 36, dobra, bo jak są tacy, wiecie, to, że mają 30-40 lat, to nie będę ich tyrał, bo jeszcze żyją i mnie połamią IRL. Ale tacy, jak przyjdzie dziadek, to jadę z nim równo. Bo i tak pewnie już. Nie wiem, co chodzi. Witamy w studiu. Arkadiusz nie no, żartuję oczywiście. Niech żyją jak najdłużej. Dobry. Jesteś odważnym człowiekiem? Tak. W tej chwili też?
Też. Tutaj. Jak sądzisz? A trzeba coś wywalić. Dojdziesz do ostatniego pytania w tym programie? Czy myślisz, że wycofasz się wcześniej? Spróbuję dojść do ostatniego. Tata. Program składa się z 6 etapów. W pierwszym etapie usłyszysz 6 pytań. Jeśli nie skłamiesz, wygrasz 5000 zł. Drugi etap to 5 pytań. Jak się okaże, że dziadek jakiegoś widza brał w tym udział, no chyba by napisał. Pytanie jest 15 tysięcy złotych, ja pytania wtedy... są za każdym razem trudniejsze. Pomyślał, co zrobić. Coraz mniej pytań, o jedno pytanie mniej, coraz więcej pieniędzy. Ale Mario, 15, co wywalić? 30, innego. 75, 125 i jedno pytanie za 250 tysięcy złotych. Zobaczymy, czy się uda. W studiu wspierają cię bliscy, przedstawmy ich. No tak, on ma teraz 60 witam lat, serdecznie, tak? Jestem nie, 50, Aga, jestem żoną Arka. 50 lat. Bo ma 38. Pozdrawiam Marka, pozdrawiam pana. Robert Szanowski, najbliższy przyjaciel. Podobny, jak on. Długoletni przyjaciel? Bardzo długoletni. Ile? No, praktycznie całe życie. I trzecia osoba? Witam wszystkich, Urszulankiewicz matka. Arka Miczek. Ale podobny. Będziecie wspierać Arka? Tak. W trudnej chwili. To jest twój stary? Po to przyjechaliśmy. I co, jak dobrze, wygrał, tego widziałeś jeszcze, czy nie? Możesz zrezygnować. Masz tylko nagranie momencie, po nim. Nawet teraz, jakbyś chciał. Nie, nie, nie po to przyjechałem. Pierwsza runda, 6 pytań. Czy jesteś gotów, czy możemy zaczynać? Tak. Matka jest toksyczna dla niego? Opowiedz skąd mi o ty wiesz? Po kolorze włosów? To nie jest jeszcze takiego pytanie. No tak, na moim hobby jest piłka nożna. Dawno grasz? Dawaj! No, już parę lat ładnych. Na jakiej pozycji? Bramkarz. Pierwsze pytanie. Ile ważysz? Czy kiedykolwiek wraz z kolegami z drużyny zrobiłeś sobie zdjęcie gołych pośladków? Co? Tak. Co ty tam jestem, kto go do tego namówił. Zaraz, zaraz. Sprawdźmy, czy to prawda. Ta odpowiedź to... Ale co? Prawda. Nie mogło być inaczej. Kiedykolwiek zrobiłeś to... zdjęcie gołej dupy z kolegą i ty i to było z tym cieszą? Zdjęciem. Oj, pod prysznicem było. Kolega. To kolega. To dziwnie zabrzmi, może taka no, grupa ale się żona cieszy. No dziwne, żebyśmy się kąpali w kąpielu. Oczywiście nie? Tak. Dobrze, pierwszy krok w kierunku 250 tysięcy złotych zrobiłeś. Robisz tak prawdę. Z kolegami do dziś? Pytanie drugie. Okay. Czy zdarzyło ci się puścić bramkę, ponieważ zostałeś przekupiony? Nie. Przecież on w dupę gra na Orliku. Nie mogę, no pytanie serio, ciężkie. Bomba atomowa. No co go przekupili? Piwo mu ktoś dał? W sumie racja, Mario, racja. No tak, ale... Nie było prób przekupstwa, czy zdarzało się? Nie gram, myślę, na takim poziomie, żeby aż no chodziło o przekupywanie meczy. To jest tylko amatorka, także... Ale wiesz, że w tej dużej piłce zdarzały się i zdarzają się takie historie. Tak, zdarzają się, i, ale nie na naszych poziomie. Chciałem zapytać twojej żony, czy rozumiesz pasję swojego męża i piłkę nożną i popierasz to, co robi? Lubię, jak ćwiczę, bo wtedy ma lepszą kondycję dla mnie. Pytanie trzecie. Czy masz żal do żony, że nie przychodzi z synkiem na mecze twojej drużyny? O, nie przychodzą, serio? Ta odpowiedź to... Pieprzona w dupę rodzinka. Prawda. Pani Agnieszka, jak to jest? Popierasz sport i nie przychodzisz na mecze? Ja nie jestem przeciwna, kiedyś jeździłam. Jak jest ciepło, czasami jadę, ale na halach nie jest to dla mnie interesujące. Ale wolałbyś, żeby żona częściej bywała? Wolałbym, żeby przyjeżdżała częściej. Zapamiętaj. Dobrze. Pytanie czwarte. Czy zdarzyło się, że wyrywaliście sobie pilota, bo żona chciała oglądać komedię romantyczną, a ty kanał sportowy? Tak. Kanał sportowy wtedy nie istniał. Ta odpowiedź to... prawda. Ale durne pytanie.
muszę walczyć o tego pilota. Ale po tylu latach romantyczkę chce ze mnie zrobić, ale... Jest rozwiązanie, drugi telewizor. Jest. No, ale w jednym pokoju to tak nie za bardzo. Dobrze, na razie jest wszystko ok, wszystko fajnie. Na wszelki wypadek wyjaśnię wam znaczenie tego urządzenia, które jest mnie przed też wami. Diva. No, może być diva z może zdarzyć się pytanie, na które odpowiedzi nie będziecie chcieli usłyszeć. Chyba wtedy tak, wystarczy Zuka, wstać, przycisnąć. Odpowiedzi nie ma, pytania nie było. Ja w to miejsce zadaję inne pytanie. Tego przycisku można użyć tylko raz w czasie całego programu. Jeśli przyjdzie taki moment, skorzystajcie. To wywal, dobra, potem jest szansa, ogarnę. Może być różnie, na razie jest sympatycznie i wesoło. Urszula, raz użyli, wiesz kiedy użyli tego guziku? Było takie, żony pytali czy ją mąż uderzył i mąż to kliknął, żeby pytanie zmienić. Niesamowity mędrzec w dupę, geniusz. Niesamowite. Pytanie piąte. Czy kiedykolwiek brałeś czynny udział w rabunku? Tak. Co? Ta odpowiedź to... Ty zbrodniarzu wojenny, pieprzony. Prawda. Groby rozkopywał. Widziałem go. No i trochę... No ja mam nadzieję, że moje dziecko tego nie usłyszy. A co zrobił? Zszedły. Chciałbyś coś dodać, wyjaśnić? Jedynie po, że byłem bardzo młody, głupi i złe towarzystwo wpadłem, które mnie przekonało do takiego czynu. I jak każdy małolat myślał, że w tym momencie staniesz mężczyzną. Co? To dawna historia? Serio, każdy, kto ma, nie wiem, 16 lat, myśli, że jak ukradnie coś z żabki, to będzie mężczyzną? Co pije przy tym jego odklejony kolega? 15 prawie lat. Zrobiłem raz błąd, stwierdziłem, że więcej go nie popełnię. Jakiś napad na bank był? Nie, troszeczkę mniejszy. Tak to nie. Dostał lanie od mamy. Nie, na bank. Napadliśmy na babcię. Wychodziła właśnie, pobrała emeryturę z tego. Z pośredniaka, czy skądś to się pobiera. To ją naklepaliśmy. Kupiliśmy sobie potem kebaby i graliśmy w piłkę. A wiesz, dzieciństwo w PRL-u. Skończyło! Niech tak, mówi tak otwarcie! Jak to było? Uszu? Lanie było? Pasem po gołej dupie już! Nie, lanie nie było, nie. To po prostu trzeba było jakąś sytuację załagodzić, nie? Żeby nie było afery, nie? Lania nie było, rodzice ponieśli koszty. Głupota? Do dzisiaj nie głupota dodało. Była, no żeby nie poszedł do poprawczaka, trzeba było ratować. Trzeba było załatwić adwokata po prostu i... Czyli sprawa Boże. Była jednak poważna. Była sprawa w sądzie i trzeba było ratować, nie? Taki moment, się bałam, żeby nie poszedł do poprawczaka. Dobra, Jakub, ja cię zaraz podpieprzę śmieci do perumbana. Raz w życiu jakiś błąd popełniam. Ostatnie ostrzeżenie. No, błąd popełnić. Nie? Po prostu był taki, no, koledzy go namawiali, on był właściwie więcej taki, no, wszędzie, gdzie było, to przejść było popełnione. Zapieprzone. No, to był jeszcze najdrobniejszy, miał kiedyś przezwisko Lala, także... Chłopaczek 40 parę kilogramów, jak większy worek ziemniaków, nie? I 1,38 m w kapeluszu. Ale wnioski z tego wyciągnąłeś, swoje odcierpiałeś. Tak. Pytanie szóste. Czy kiedykolwiek uciekłeś z restauracji bez zapłacenia rachunku? Tak. Ta odpowiedź to... To jest jakiś kryminalista, widzowie, co tu prawda. Chłop napady robi. Nie mogę. Kto to jest? Chłopa wzięli, ty wyjdzie z tego studia Polsatu i go zamkną. Ja pierdolę. Nie miałeś pieniędzy? Zapomniałeś? Żart? To czy byłeś tak... głodny, zjadłeś i wyszedłeś? Po prostu byliśmy wychodząc. Jeden kolega miał iść zapłacić, my już zaczęliśmy wychodzić, wyszedł z nami, niby... Nie bym zapłacił. Wyszliśmy na ulicę, on stwierdził, że słuchajcie, nie zapłaciłem rachunku. Ocenę pozostawiam naszym widzom. Ja nie jestem od oceniania. Co? Co to w ogóle jest za tłumaczenie? Chłop to zmyślił teraz? Czy kiedy? Przecież jest takie z dupy. Ja jestem od informowania i mogę cię poinformować, że... Rzędy, meksapie. 6 razy powiedziałeś prawdę, wygrałeś 5000 zł. Wygrałeś 5 lat. Przed nami drugi etap. No masz rację, tak. Słyszysz 5 pytań.
Jeśli powiesz prawdę, wygrasz 15 tysięcy. Nie jesteś od oceniania, a oceniasz cały program. Chłopie, co ty w ogóle pieprzysz na tym czacie? Śmieciu pieprzony, oceny to ty lepsze se w półroczu zrób, bo nie znasz śmieciu gimnazjum. Ty w dupę pluskwo pieprzona. Co ty pieprzysz, chłopie, w dupę? Tysięcy złotych, ale oczywiście decyzja, czy grasz, czy nie, należy do ciebie. Pytania będą trudniejsze. Nie no, żartuję, ty jesteś super. Ok, sorry widzu, przepraszam. Jesteś fajny. Gramy. A, on mówi o prowadzącym. No ta, a ja mówiłem nie o nim, tylko o takim koledze wam mówiłem z życia, nie po, już, dobra. Pewnie, podobaliśmy. Tak sobie powiedziałem historię. Od jak dawna jesteście małżeństwem z Agnieszką? O RB mówiłem. Długo? Od 96 roku. Od 2001 roku jesteśmy małżeństwem, a od 96 się poznaliśmy. Data ślubu? 21 kwiecień 2001. Zgadza się? Robert, to dobrana para? Brzegierczyk. Są dobraną parą? Nie będę. Jeśli pan ogląda żużel, to dla kibiców żużlowych tylko powiem para na 5-1. Chyba tak, Mario. A tak dla wszystkich? Idealna. Pytanie siódme. Czy kiedykolwiek odmówiłeś żonie seksu dzień przed meczem, tylko po to, by utrzymać dobrą kondycję? Co? Tak. Ta odpowiedź to... Co? Prawda. Czy on gra... Nie, o co tu w ogóle chodzi? O co chodzi w tym pytaniu? Co to znaczy? Kto tak robi? Powiedział prawdę, no zrozumcie faceta. A to były jakieś zalecenia trenera, czy sam stwierdziłeś, że tak będzie trener lepiej? Trener im zabronił, powiedział, że potem nie są skoncentrowani. Nie, to było takie, po prostu późno przyszliśmy do domu i szybko udałem, że jestem zmęczony, żeby być wyspanym na mecz, bo graliśmy bardzo wcześnie mecz i... No wiesz. I trzeba być, na meczu trzeba być skoncentrowanym, jak się robi coś, to się, trzeba się starać robić to dobrze, a nie tylko po to, żeby było. Co ci się najbardziej podoba w twojej żonie? Mojej żonie? Wszystko. Pytanie ósme. Najlepsze odpowiedź. Czy naprawdę ufasz swojej żonie? Nie. O kurde, 9 lat małżeństwa w piach. No powiedz, że nie. Ty nie podpisałeś. Nie. No i odpadasz. Po co ją słuchałeś? To była twoja decyzja. No jak? Nie. Ta odpowiedź to... Prawda. Nie bardzo rozumiem. Żonie podoba ci się wszystko, no właśnie, jednocześnie że mu się nie masz podoba. Zaufania. To jest zazdrosny. To może przez zazdrość jestem, mam taki brak zaufania do niej. Pytanie dziewiąte. Czy powierzyłbyś swojej żonie oszczędności całego życia? Nie. Ja też. A kto by powierzył? Ja sama bym sobie nie powierzyła. Ta odpowiedź to... Prawda. Musi być pytanie o zdradę? Kobiety są rozrzutne. Ale wydawało mi się, że no w dobrych związkach no to jest tak, że to co twoje, to moje i na odwrót. No ale ona moich kalesonów na przykład nie nosi, nie? Także... Punkt dla ciebie. Pytanie dziesiąte. Czy czujesz się wykorzystywany przez kobiety, które kochasz? Tak. Ta odpowiedź to... Co? Ale co to oznacza? Prawda. Zapauzuję na 10 sekund, ale się nic nie dzieje. Teraz zrób przerwę. O których kobietach myślałeś? Siostra. Chłop nic nie robi. Prawie każda. Wszystkie kobiety cię wykorzystują? Oprócz mamy może. Czy masz wpływ na to, co robi twoja żona? Jaki nowy skrzynek opery? Nie. Moja żona robi to, co chce. Pytanie 11. Czy wierzysz w związek bez zdrad? O kurde. Nie. Ta odpowiedź to...
Ty, żona go chyba zdradziła, prawda. Bo ma taką minę. Coś tu śmierdzi. Czy chciałbyś coś dodać do tego? Co tu dodawać? Każdy ma zawsze jakieś... W pewnym momencie swojego życia podejrzewam przebłyski, gdzie zaczyna się interesować kimś innym i zdrada jest no, tak wpisana w nasze życie. Co? Myślisz, że wszyscy tak mają? Myślę, że większość. O czym odpowiedziałeś... ty w dupę pieprzysz, ty? Żona obok się dzisiaj śmieje, bo nawet nie rozumie po polsku chyba. Nie wiem, co ona jest głupia w dupę? A nie, o co tu chodzi? Co tu się dzieje? No ale oni się pozdradzali nawzajem może, nie? Może on zdradził żonę z kolegą. Na 11 pytań. Powiedziałeś 11 razy prawdę. Zakończyliśmy drugi etap. Wygrałeś 15 tysięcy złotych. To do domu idzie. Trzeci etap gry to 4 pytania. Do wygrania jest 30 tysięcy złotych. I będą to naprawdę trudne pytania. Chciałbym, żebyś się spokojnie zastanowił, bo ty decydujesz. Nie żona, nie mama, nie przyjaciel, tylko ty decydujesz, czy chcesz grać dalej. Gramy dalej. Trzeci etap, 4 pytania do wygrania 30 tysięcy złotych. Dawaj, Olo. Dowiedzieliśmy się, że... O, teraz będą mocne pytania. Związki bez strat. Twierdzisz, że właściwie jest to niemożliwe. Tak. Pytanie 12. Czy zdradziłeś żonę z bomby? Nie. Czy kiedykolwiek zdradziłeś swoją żonę? Ja pierdzielę. Czemu to pytanie? A tamta miała pytanie. Założyłabyś sukienkę rozmiar za małą, żeby się podobać komuś? Nie wiem, co to za pytania? Ja pierdzielę. Tak. Ona chyba wie, bo ma taką minę. Ta odpowiedź to... Ty, ona chyba to wie. Ty serio z kolegą bym zdradził. Prawda. Co tu się w dupę dzieje? Matka się cieszy. Jak odklejona rodzina, ja pierdzielę. Matka się cieszy, że syn pieniądze wygrywa. Chcesz coś porypana? Dodać, czy zostawiamy tak, jak jest? No mów! Co mam mówić? No śmieję się, bo mama się ucieszyła, więc nie wiem, czy teraz tak nie lubisz, czy jak. To zostaw. Koszula! Ty serio? To ja, ale najbliższy przyjaciel może troszeczkę sprostuje. Dla mnie zdrada żony to nie jest coś znowu takiego strasznego. Zależy, jeżeli on tego nie zrobił z uczuciem. Jeśli już. Czasami nam się zdarza jechać przecież samochodem i bierzemy od sąsiada, pożyczymy auto i tak dalej, ale nadal mamy swoje auto to w garażu, które dbamy, które pielęgnujemy. Śmiałe porównanie, co? Muszę powiedzieć. No śmiałe porównanie, ale to jest jedyne takie adekwatne do sytuacji. Zostawiam. Co? Ty w dupę odklejona poczwaru w dupę? O czym on pieprzy? O czym ten kolega? Ty, ale mi się wydaje, że on ją zdradził z tym kolegą. Widzowie, dlatego tak szybko uciął temat i sobie pieprzy 3 po 3. Nie? On ją zdradził z kolegą. Ja pierdziel. Niezłe dymy. Zostawiam to bez komentarzy. No ja też nie będę komentować, uwierzcie. To już z kolegą. Ja pierdzielę. Co tu się odpieprza? I oni wszyscy siedzą i się cieszą teraz. Ja pierdzielę. Co tu się dzieje? Czy chcesz grać dalej? Arek, kasaj do domu. I tak już nabroiłeś. Nabroiłeś i tak już normalnie więc do domu. Do domu. No wiedz. Co? Kończymy? Tak. Czy no gramy? Ja 15 tysięcy. To jest tylko 15 tysięcy. To jest twoja decyzja. Agnieszka? Matka się cieszyła, że kolegę wali, a teraz nie chce grać? No powiedz.
tak zawsze robisz na swoje, to dawaj. A do końca tego etapu ile jeszcze zostało? Ile jeszcze pytań do końca etapu? Trzy. Żeby wygrać 30 tysięcy, tak? Tak. No to spróbujmy, no. No i przegrają. A wy przegrali, bo już się wnerwiają. Pytanie 13. Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że tylko twój syn trzyma cię przy żonie? Tak. Ty, ja pierdziel, jak jednym, ja myślę, że to jest tacy szczęśliwi, szczerze mówię, jak ich zobaczyłem, tak ze sobą gadali, ale patola wychodzi, co? Ja pierdzielę, ty, ale wydaje mi się, że ten typ to nie jest obraźliwe, ja to mówię po prostu, on jest gejem, widzowie, i on z kolegą się wali, i on jest z żoną tylko dlatego, bo żyją w Polsce, na 100%. Na stówę. Ta odpowiedź to... A no i ma syna. Prawda. Prawda. A właśnie, kolega mówił, że idealna para, no. Ale żona chyba to wszystko wie, bo zobaczy, ona się będzie dziwi. Myślę, że najlepiej będzie, jak wyjaśnicie sobie to w cztery oczy. Nie, teraz. Zostały dwa pytania. Czy masz na tyle siły, żeby podejść do tego i spróbować na nie odpowiedzieć? Tak. On ma to w dupie, no nie mogę. Co tu się dzieje, widzowie? Pytanie 14. Czy kiedykolwiek twoja żona cię uderzyła? Cicho! Tak. Ale bokserem nie jestem. Ale karateką. Ta odpowiedź to... kopa na łeb dała. Prawda. Może całe szczęście, że nie jesteś bokserem. Oj tak. Oj tak. Zostało tylko jedno pytanie w tej rundzie. Matka, tylko liczy pieniądze, no. Czy... Nowy obróż kupi dla matki. Tak, chcę usłyszeć. Pytanie 15. Czy uważasz, że kochasz swoją żonę bardziej niż ona kocha ciebie? Mają totalnie w dupie. Co za pytanie? Tak. Ja też bym tak odpowiedział. Na jego miejscu czy na swoim? Ta odpowiedź to... Co? Prawda. Co tu się dzieje? Nie rozumiem w ogóle tej relacji, tych ludzi. Wy coś rozumiecie z tego? Zakończyliśmy trzecią rundę. Zdradził ją, kochają bardziej niż na jego. Odpowiedziałeś na 15 pytań. Słuchaj, masz rację, to ma sens, ona go powinien nienawidzi. Wygrałeś w tym momencie. Racja. 30 tysięcy złotych. Ja powiem tak. Według mnie powinieneś zakończyć tę grę. Co? Hajter! Tego samego zdania. Ja też uważam, że... Przecież ty masz okradać ludzi, żeby nie wygrywali. Nie jestem pewna. Przez ciebie anulowali program. Nasze opinie twoich bliskich. Ty sam musisz podjąć decyzję. Wygrałeś... Kaiser ma za dobre serce do prowadzenia programu, dlatego pewnie nigdy innych już nie prowadził. W dupę! Co ty robisz? Powinna być nagroda wizir pocieszenia, to by Kaiser z czystym sercem puszczał ludzi do domu z proszkiem do prania, a nie im pieprzy, żeby brali 30 koła i szli do domu. No w dupę. No nie mogę! W takim, w takim etapie już takie ciężkie pytania idą. Co będzie dalej? Dajmy sobie spokój. Do wygrania jest 75 tysięcy. No graj, no nie mogę, no nic nie wiemy! No po co to ogląda, się kobietu wnerwia? Trudne. Sezon, zobacz, serial nam anulowali po trzecim sezonie. Czwartego sezonu już nie ma, nas 75k. I sam musisz podjąć decyzję, sam. Graj, graj, graj! Apeluję o rozwagę, dajmy sobie spokój. Zamknij mordę, wyłącz mi mikrofon! Koniec, koniec. Wyłącz mi mikrofon, Kaiser! Zakończymy.
Kurde! Zbyt możliwe życie mamy, żeby tu opowiadać. Jeśli takie pytania by padały przy 120. No mówcie o swojej tej poligami pieprzonej. W 15 pytaniu, co będzie dalej? Co ty pieprzysz? Ja też tak myślę. Tak. To zakończymy grę. Decyzja zapadła, rozumiem. Tak, zapadła. Kończymy grę. Kończymy. Tak. Dziękuję. A, może jeszcze na chwilę usiądziesz. A tak. Poza konkursem. Bez twojej odpowiedzi. Chciałbyś usłyszeć następne pytanie z kolejnego etapu? Dawaj, dawaj. Chciałbym. Czy uważasz, że twoja żona naprawdę zasługuje, żeby jej wszystko wybaczyć? Ona go... Mam odpowiadać? Nie. To jedno z pytań, które było... Czekaj, to ona go zdradziła, on ją zdradził? Ona go zdradziła z kolegą, on ją zdradził z tym kolegą? Czyli kolega wali całe małżeństwo? Co się w dupę dzieje? Było przygotowane, ale kolega myślę, dyma że mu całą rodzinę, łącznie z nim. Były trudniejsze. Matkę no, też pali, no. Dzięki. Dziękuję. Heiser to Fivehead, bo on wiedział, że typek wygra 250k i on i wyniesie wtedy. No może. Naprawdę wspieraliście go bardzo. Dobrze sprawdzić. Czy zdarza... Czyją? No dawajcie. Powiem szczerze, że żyjemy już 13 lat razem. Wiele razem przeżyliśmy, wiele dobrych chwil i złe były również, jak w każdym związku. Więc myślę, że już nic nie jest w stanie nas zniszczyć tak naprawdę. Myślę, że żona wybaczy mi i zrozumie i będzie wszystko okej. Co? Nie, muszę się dowiedzieć. Co się tam stało? Hihi, haha, czy zdradziłeś żonę? Tak. Dobra, już nie gramy, idziemy do domu. Coś czuję, że tam było grzebane między kolegą a żoną. Niech se łeb zmieni, a nie auta. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Fajans 7 dał na Golibordę 5 zł. Wyobraź sobie, że ten ich dzieciak znajduje odcinek na TXD przesrane życie ma młody Sadek. Nie no, dowie się tego. Prawdy. Dzięki Polsatowi. Widzisz? TVN kłamie. TVP kłamie. Polsat? Odnajduje ci biologicznych rodziców. Dzięki czemu masz cel w życiu. I nie popełniasz... Bo masz depresję, bo czujesz, że coś jest nie tak, ale rodzice ci chcą powiedzieć. To Polsat, to słońce wychodzi zza chmur i mówi ci: słuchaj, daję ci cel, odnajdź rodziców. Rozumiesz? To jest dobre, to jest piękne, to powinno być nadal. Nadal powinien być ten program. Czemu go anulowali? Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrrr! Husaria! Mamy szansę!